Ciężki, skubańczyk ciężki jest. Okej. No dobrze, mam nadzieję, że z tym pójdzie trochę lepiej, tajgerkacikiem. Poszedł. Poszło lepiej. Ale fajnie gra. Ale go ciągnie też do góry. Mały gaz. Dobra, schodź na dół. Oho, fajny. Zawracamy. Dobra, powiem, że no każde niepowodzenie trzeba naprawić najlepiej powodzeniem i tak właśnie w tym przypadku jest. Trochę obawiam się lądowania, bo duży, ciężki samolot, jak nie wyląduje równo, to na pewno ulegnie uszkodzeniu. No bo to jednak 1,5 kg robi robotę. Natomiast pięknie się zachowuje, bardzo ładnie wygląda w locie. Super maszynka, jeżeli powstanie wersja ostateczna, bo tu trzeba od razu powiedzieć, że to jest samolot też z testów beta, który gdzieś tam trafił w moje ręce, no nie powiem, że przypadkowo, i bardzo miło, że trafił. Natomiast z tego co wiem, zostanie projekt dopracowany. Wolno potrafi latać. No zresztą no silniki tutaj tak też zostały dobrane i tak cały zestaw, żeby raczej wolniej latał. Ale pewnie też by, jakby go rozpędzić. Oho. Także to nie jest jego ostateczna wersja. Już mogę powiedzieć, że jest nad czym popracować. Warto, warto. O kurczę. No taki duży samolot to prosi się o podwozie, żeby jednak można było wylądować. Zastanawiam się, jak tutaj jeszcze będę lądował. Powolutku, spokojniutki latający. Pogoda też jest fajna. Nie liczyłem na to, że dzisiaj w ogóle uda się polatać, bo miało wiać, a jednak okazuje się, że nie. O, dobra. No pewnie, że nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie pokręcił. Duży, dobrze widoczny na niebie. Ale fajny. Link będzie po... A, właściwie link. Link do chyba... Kurczę, nie wiem, czy on w ogóle nawet jest na forum. Mam nadzieję, że gdzie, że a przynajmniej będzie. Jeżeli nie jest, to będzie na forum. I myślę, że też gdzieś powstanie wersja ostateczna. Tutaj tak, no jest duży samolot. Obawiałem się troszeczkę, co tutaj się nam przytrafi. No i tak samo mam trochę stresa przed lądowaniem. No ale no cóż... Jak wystartował, to i musi wylądować. Nie powiem, żeby to było takich z tych wolno latających. Tutaj trochę jest, może powiedzieć, to złudne, bo on jest duży, dlatego tak się wydaje, ale on raczej bym powiedział tak z tych średnio szybkich. Natomiast kapitalnie prezentuje się, jak zresztą widać. No i wiecie co, ja uwielbiam
dwusilnikowce. Znaczy, uwielbiam i nie uwielbiam. Uwielbiam nimi, jak one latają, już je mam, bo kapitalny dźwięk zazwyczaj. Dwa silniki dają świetny dźwięk. Natomiast, dobra, sprawdzimy jeszcze zdolność szybowania. Natomiast nienawidzę ich składać, bo zazwyczaj te instalacje to są takie dość rozbudowane. Dobra, i wyłączone silniki. No, nie jest źle. Nie świrujemy za dużo. I zaraz spróbujemy wylądować. Niski przelocik. Ale dźwięk jest fajny. Mam nadzieję, że się też nagra i będzie go słychać. No i teraz mam dylemat, lądować na drodze czy na trawie. Trawa trochę zamortyzuje, na drodze może się prześlizgnąć. Dobra, spróbujemy jednak na trawie. No, co prawda trawa nam się może wbić w poszycie. Już widzę, że chyba z tamtej strony trzeba będzie zrobić podejście. Chociaż wiatru w zasadzie nie ma. No dobra, to nie ma właściwie większego znaczenia. Idziemy na drugą stronę. Spróbujemy równolegle do drogi. I wylądował. Motor disabled. Kapitalnie. Super. Ładne lądowanie. I mam nadzieję, że nic się nie uszkodziło. No. Trochę przykosił trawę. No, nie ma uszkodzeń. Super. To mało mówionko. To testowy lot już się odbył tego oto giganta. On mi, kurczę, nawet mi się nie mieści w kadrze. Muszę się cofnąć mocno. Słuchajcie, tak jak już mówiłem, 1,3 metra rozpiętości, 1,30 m rozpiętości, jak to woli. Dwa silniki, tutaj są zamontowane silniki GT2218/09, E-Maxy, śmigła 11x5,5. No jak widać, daje to fajnie, fajnie tutaj sobie radę z tym 1,5-kilogramowym potworkiem. Zasilane to wszystko jest za pomocą pakietu 5200 3S. Tak, wiem, wielokrotnie już było mówione, że może większe, to znaczy nie większe, że akumulatory to 4S, może nawet 6. Ale ja używam trójek i raczej i tak staram się dobierać te zestawy napędowe, żeby po prostu dawały radę. Duży samolot, fajnie latający, za chwilę jeszcze raz pójdzie w powietrze. Jeżeli chodzi o resztę wyposażenia, to tak, ster kierunku, metalowe serwo, Hobby King na ster wysokości, lotki to są te czarne serwa, coś tam, tak jak jakaś chińszczyzna, Tensi robot, ale one sobie obejrzałem ostatnio właśnie i porównałem z innymi, to luz mają taki sam, chodzą dobrze, sprawdza to się, no to nie ma co kombinować. Okej, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu jakieś sugestie, tak samo piszcie w komentarzu. Jeżeli znajdę link do forum, to też dam w opisie filmu. Ja dziękuję za oglądanie, co prawda idę dalej latać, jakby co, to cześć.
motor active. Trzecie lądowanie może zrobimy na drodze. Zobaczymy, co on na to. Jak mu pójdzie lądowanie na drodze. No może być różnie, kurczę. Szkoda by było stracić drugi samolot jednego dnia. Ale tak sobie myślę, jak on jest taki wielki i w sumie długo latający, to może z niego trzeba zrobić FPV-a. Może to nie jest taki zły pomysł. Zresztą jednym z moich FPV był dwusilnikowy Twin Star. I on naprawdę dobrze sobie radził. Zresztą podobną wagę miał jak Tiger Cat. I też miał dwa silniki. I właśnie na tych akumulatorach, właśnie 5200 on latał. Także może by trzeba było pomyśleć. No to dobra, tu spróbujemy wylądować. Nie ma nikogo w pobliżu, nic nam nie jedzie. No tutaj czasami to ktoś jeździ tą drogą. Szybko idzie. I wylądował! I mamy go. Mamy to. Obejrzymy go. No i dobrze. Kolejne lądowanie, tak jak mówiłem, to na drodze. No i tu już okazało się, że no droga pokonała go. Znaczy pokonała. No nie pokonała, ale mamy pewne uszkodzenia. Zresztą zgodnie z tym, czego się spodziewałem. Tu uszkodzenie i tu uszkodzenie. No cóż, liczyłem się z tym, tak, następne lądowania będziemy realizować na trawie. To akurat nie jest duże uszkodzenie, tutaj w tym miejscu jak najbardziej to wszystko da się połatać i będzie dobrze. Koniec na dzisiaj. Słońce zaczyna zachodzić, obniżać się w stronę horyzontu i co? To znaczy, że trzeba też kończyć i jechać do domu, drukować ten rozbity samolot jeszcze raz, bo no cóż, nie można tak łatwo odpuszczać. A ten pewnie jeszcze zobaczymy. Dziękuję za oglądanie i cześć!